Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym pani wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło, kandydatki na premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Pani prezes, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem dzisiaj w Tarnowie i będąc w Tarnowie nie sposób zatrzymać się i powiedzieć o Grupie Azoty. Firma, która jest perełką w polskiej gospodarki, firma, która musi być chroniona przez państwo, a państwo powinno stwarzać warunki do jej rozwoju. Dzisiaj takie zakłady, takie firmy jak właśnie spółka Azoty, to ma być motor rozwoju Polski, przemysł chemiczny, przemysłem strategicznym. To jest plan Prawa i Sprawiedliwości i zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko, żeby ta branża się rozwijała i żeby przede wszystkim rozwijała się polska gospodarka i przedsiębiorczość. Ale też nie sposób dzisiaj, Szanowni Państwo, powiedzieć o jednej sprawie, o której mówiła dzisiaj premier Kopacz, bo ze zdziwieniem wysłuchałam, że oto pani Kopacz mówi, że nie ma planu budowy elektrowni jądrowej, atomowej, że to jej oponenci polityczni takie plany mają, a ona nie. Więc nasuwa się pytanie dzisiaj, czy pani premier Kopacz wie, o czym mówi. Dlatego, że z budżetu państwa, z pieniędzy podatników zostało wydane ogromna ilość pieniędzy, setki milionów, które zostały przeznaczone na ten projekt. Ja przypomnę, że to właśnie w 2009 roku rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę Rada Ministrów o przygotowaniu programu Polska Energetyka Jądrowa, a w 2014 roku w styczniu zostało to wdrażane w życie i nie kto inny, jak pochodzący właśnie stąd, z Tarnowa, minister Aleksander Grad został szefem tego projektu, pobierał sowite apanaże co miesiąc zarobków, będąc szefem tej spółki. I dzisiaj premier Kopacz mówi, że nie ma takich planów, więc trzeba zapytać, na co i dlaczego wydano pieniądze podatników. Na co wydano około 300 milionów złotych? Dlaczego zarząd spółki przygotowujących program energetyki jądrowej, budowania elektrowni jądrowej w Polsce, pobierał taksowite wynagrodzenia? Czy premier Kopacz panuje nad tym, co dzieje się z pieniędzmi podatników? Co dzieje się z pieniędzmi, które są wypłacane na różne projekty z budżetu państwa? Niedługo być może pani premier Kopacz nie będzie już wiedziała w ogóle, czym zajmuje się rząd, ani co należy do jej obowiązków. No, trzeba się zastanowić, czy nie będzie tak, że sama o sobie zacznie mówić premier Kopacz, nazywam się chaos, jeden wielki chaos. Dzisiaj to pytanie, na co wydano pieniądze podatników przeznaczone właśnie na projekt budowy elektrowni jądrowej, dlaczego te pieniądze zostały wydane, skoro rząd Ewy Kopacz ma w tej chwili ten projekt zaniechać? O co chodzi w tym wszystkim? Czy Ewa Kopacz wie, na co wydawane są pieniądze podatników z polskiego budżetu? Dziękuję bardzo.